Na początek dane epidemiczne. W szpitalach aktualnie zajętych jest ponad 20 200 łóżek, a 2084 osoby spośród hospitalizowanych potrzebuje wsparcia respiratora. Sięgamy po więcej informacji na temat aktualnych danych. Przed Ministerstwem Zdrowia jest nasza reporterka Anna Ołdakowska, która zbiera dane z ostatniej doby. Aniu, czy resort zdrowia już poinformował, ile osób zachorowało od wczoraj w Polsce? Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście dosłownie przed chwilą resort zdrowia opublikował na oficjalnych stronach społecznościowych najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce, a w zasadzie rozwoju trzeciej fali. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano ponad 10 800 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. Dokładna liczba to 10 896. W trzech województwach mówimy o czterocyfrowym przyroście zakażeń koronawirusem i to są następujące województwa: mazowieckie, śląskie i pomorskie. W województwie mazowieckim najwięcej zakażeń, bo 2311, w województwie śląskim 1247, w województwie pomorskim 1100 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. W pozostałych województwach jest nieco lepiej, bo mówimy o trzycyfrowym przyroście zakażeń koronawirusem. Oczywiście w ciągu ostatnich 24 godzin najmniej zakażeń w województwie lubelskim, tam jedynie 139 pozytywnych testów laboratoryjnych w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z tak zwanymi innymi schorzeniami, z innymi chorobami zmarły 23 osoby. Resort zdrowia zwraca uwagę na to, że niestety bardzo niepokojąca jest sytuacja dotycząca coraz młodszych osób, które trafiają do polskich szpitali. W tym momencie liczba łóżek zajętych przekroczyła 20 tysięcy. 20 249 łóżek to łóżka zajęte przez pacjentów, u których potwierdzono COVID-19. Oczywiście pacjenci z potwierdzonym COVID-19 zajmują znaczną część łóżek, z ponad 28 400 łóżek przeznaczonych na potrzeby pacjentów z COVID-19.